Dzień dobry, Studio Spraw Kobiet. Dzisiaj Justyna Szachowicz-Sempruch rozmawia z Małgorzatą Białkowską. Od czasu do czasu mamy właśnie spotkania z Małgosią i wtedy rozmawiamy o zwierzakach, o czterolapach, które są częścią naszego najbliższego otoczenia. Czasami o nich pamiętamy, czasami nawet mamy własne, a czasami spotykamy je na ulicach i próbujemy się nimi zaopiekować. Ostatnio miałam taką historię, właśnie wpadł mi na ulicy pod nogi dosłownie zabłąkany pies, który jakoś wydał mi się niemożliwy, żeby był bezdomny. Wydawało mi się, że ma właściciela i najnormalniej w świecie się gdzieś zabłąkał. Udało mi się zupełnie przypadkowo, nie miałam właściwie takiej nadziei, udało mi się go dostarczyć do właściciela w przeciągu 2 dni, więc stwierdzam, że nie jest to takie niemożliwe. Można pomóc i właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać z Małgosią. Witaj, Małgosiu. Witam Cię, Justyna, i witam Państwa. Dosyć długo już nie miałyśmy możliwości porozmawiania, prawda? Jakoś tak czas nie pozwalał. No właśnie, ten czas, który jest tak bardzo potrzebny, żeby pomagać zwierzakom. Można oczywiście pomagać w różny sposób. Można na przykład być darczyńcą, wspierać fundacje rozmaitymi darami rzeczowymi, pieniężnymi. Można dawać ogłoszenia o zaginionych zwierzętach, o znalezionych zwierzętach i tak dalej. To jest też oczywiście ogromna pomoc, ale też można pomagać w taki bardzo fizyczny sposób, tak jak ja właśnie to robię, czyli poświęcać tym psom, które czekają na swój dobry los w schroniskach, w przytuliskach, po prostu poświęcać im czas, wychodzić z nimi na spacery, socjalizować je. To jest ogromnie, ogromnie ważna rzecz. Ja od 2,5 roku zajmuję się tym właściwie bardzo intensywnie. Minimum dwa razy w tygodniu mam dzień, kiedy spędzam kilka godzin z psami. Małgosiu, a powiedz mi, jeśli ktoś chciałby się przyłączyć właśnie do takiej pracy wolontariackiej z psami, to ile czasu tak naprawdę trzeba poświęcić, żeby to miało sens, żeby te psiaki miały z tego radość, a również wolontariusz miał satysfakcję? No cóż, od razu powiem, że są pewne tutaj blokady psychiczne do przełamania. Wiele osób, które spotykam i które w zasadzie miałyby wielką chęć robić to właśnie, mówi mi od razu na wstępie, że nie da rady, że jest to zbyt trudne dla nich, taki spacer, a potem zaprowadzenie tego psiaka do klatki, gdzie ten pies znów przez wiele, wiele dni będzie czekał na kolejny spacer. Ja to rozumiem i kiedyś też tak myślałam, ale teraz myślę już inaczej, dlatego że ja poznałam te zwierzęta, ja widzę, jak one czekają na te spacery, na te spotkania ze mną i z moją koleżanką, obie się tym zajmujemy. I uważam, że jest to po prostu fantastyczna rzecz. Ja wiem, że potem te psy muszą zostać same, że im jest potem smutno, ale to, co przeżyły, daje im siłę do czekania na następny spacer. Wyobraźmy sobie, że takich spacerów nie miałoby w ogóle. Popadłyby w depresję, jakąś apatię i tak naprawdę przyczyniłoby się do zwiększenia ich cierpienia w tej samotności. One mając przyjaciela, a przecież tak naprawdę my, wolontariusze, jesteśmy przyjaciółmi tych zwierząt, one po prostu czują się docenione, czują się kochane. One prawdopodobnie jakoś tam sobie nawet nas identyfikują z jakimiś tam może nawet opiekunami, prawda, którzy po prostu tylko tyle, że widzą je rzadko, tak, ale cóż, staramy się przede wszystkim być bardzo regularnie u tych psów. Czyli na przykład raz w tygodniu wolontariusz mógłby przyjść, wyprowadzić psa, poświęcić mu 2-3 godziny, tak, zaopiekować się nim. I to byłoby ok, tak? Dla tego psa byłoby to ok, gdyby miał taką raz w tygodniu takie spotkanie z człowiekiem, z którym się zaprzyjaźnia i na którego czeka. Myślę, że tak, raz w tygodniu jest jak najbardziej w porządku. No, oczywiście, że idealnie byłoby, gdyby można było zapewnić spacery częściej. My, wychodząc z psami, obliczamy sobie to tak, na każdego psa mniej więcej 0,5 godziny spaceru. Jest to przyzwoity czas. Myślę, że wielu właścicieli psów, nawet bardzo
kochanych, nie poświęca więcej czasu na jeden spacer niż pół godziny. Myślę, że to jest w porządku. To jest czas, kiedy można tego psa zapoznać z okolicą, kiedy można go, że tak powiem, wysiusiać, kiedy można go wygłaskać, wytulić, a jednocześnie zaobserwować, jak on się zachowuje. Jest to szalenie ważne, dlatego że potem tego psa staramy się wyadoptować. A musimy wiedzieć, jak ten pies się zachowuje, prawda? Jaki ma stosunek do ludzi, do innych psów, czy jest zalękniony, czy jest pewny siebie, czy może jest na przykład dominujący. Wszystko to są bardzo cenne informacje, które potem ogromnie przydają się przy szukaniu adopcyjnego domu. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. Jeśli któraś z naszych słuchaczek lub słuchaczy byłaby zainteresowana pomocą, właśnie pracując na przykład z Tobą albo chcąc się z Tobą skontaktować, to proszę teraz podaj kontakt. Ja bardzo proszę o wysyłanie może maili na adres zwierzyniec63@gmail.com. Jest to taki adres mailowy, z którego korzystam przy dawaniu ogłoszeń, przy właśnie tych sprawach zwierzęcych. Także proszę o kontakt na tego maila. Jeszcze raz powtarzam, zwierzyniec63@gmail.com. Bardzo Ci dziękuję i zapraszamy po przerwie. Witamy ponownie. Justyna Szechowicz-Sempruch rozmawia z Małgorzatą Białkowską. Rozmawiamy dzisiaj o psach, o pomocy dla tych, które właśnie są w schroniskach, jak również o adopcji i całym szeregu procedur związanych właśnie z możliwością i trudnościami adopcji. Siedzimy w ogrodzie. Wokół nas leżą pieski, no i tak właściwie można by powiedzieć, że żadnej trudności w tym, żeby przygarnąć jeszcze jednego i mieć ich w ogrodzie mnóstwo, a jak się okazuje, potrzebna jest jednak obecność behawiorysty. Właśnie o tym będziemy dzisiaj z Małgosią rozmawiać, zaczynając w ogóle od samej adopcji. Czym jest adopcja, czym to się je, jak to wygląda? No cóż, w rozmaitych umowach adopcyjnych, a jest ich bardzo, bardzo wiele rozmaitych takich wzorów umów adopcyjnych, są napisane różne rzeczy o tym, że trzeba o takie zwierzę adoptowane dbać, że trzeba je leczyć, że bierze się za nie całkowitą odpowiedzialność, że za złe postępowanie wobec takiego przygarniętego zwierzaka grożą kary, oczywiście łącznie z odebraniem tego zwierzęcia i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest wszystko bardzo dobrze, że takie rzeczy są, bo są ludzie, którzy no nie są świadomi po prostu tego, że jednak zwierzę jest no, jakby pełnoprawnym uczestnikiem naszego życia. Trzeba je szanować i trzeba respektować jego prawa. Ale cóż, oprócz tego jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Umiejętność życia z tym zwierzęciem. Bo my możemy oczywiście to zwierzę bardzo, bardzo dobrze traktować, być dla niego ogromnie czułym i dobrym, ale to nie znaczy, że ono nie zacznie nam w którymś momencie przysparzać kłopotów. Te kłopoty czasami zdarzają się tuż po zaadoptowaniu. I właśnie tutaj przychodzi na myśl postać behawiorysty. Kto to taki i co robi i jak może pomóc? Określeniem behawiorysta dzisiaj nazywa się człowieka, który zajmuje się behawioralną stroną zwierzęcia, czyli jakby no, sposobem jego zachowania się. Sposobem jego zachowania się w relacji z człowiekiem. I właśnie tutaj to jest bardzo ważne, że ta relacja to nie jest po prostu pies wyjęty z kontekstu i obserwowany i w jakiś sposób trenowany, bo tym zajmują się treserzy, prawda? Tylko to jest jakby spojrzenie szersze. Człowiek i zwierzę. Czyli jest spora różnica między behawiorystą i trenerem, tak? Znaczy behawiorysta jest też trenerem, ale behawiorysta jest też no, można powiedzieć, takim psychologiem i to trochę też ludzkim psychologiem. Oczywiście no, jest to w dużym cudzysłowie, ale jednak tak, dlatego że on tak naprawdę pracuje głównie z właścicielem. Oczywiście jakby metody pracy są opracowywane w oparciu o to, co zaobserwuje u zwierzęcia, ale
zaleca pewne metody również potem do dalszej pracy właścicielowi i też oczywiście musi obejrzeć całość, musi obejrzeć tego właściciela, musi obejrzeć tego psa, musi zobaczyć, co między nimi iskrzy, a co nie. I to jest właśnie podstawa jego pracy. Jest to bardzo trudne zajęcie, wymagające naprawdę dogłębnej wiedzy. Od razu powiem, że jest rzesza behawiorystów niekwalifikowanych, których należy unikać. Mieliśmy kilka takich sygnałów o właśnie wizytach takich pseudobehawiorystów celem pomocy w różnych sytuacjach. Bardzo źle się to skończyło, ponieważ na przykład taki behawiorysta powiedział, ten pies się nie nadaje do tego, żeby go socjalizować, on się nie nadaje. Po czym wskutek interwencji zjawia się prawdziwy behawiorysta, kwalifikowany, z dużą wiedzą i okazuje się, że jest to pies, który da się socjalizować. Rozumiem z tego, że jeśli behawiorysta, no bo w jaki sposób rozpoznać, czy ktoś wie, co mówi, a nie wie. Czy taki behawiorysta, Małgosiu, który mówi, że pies nie nadaje się do adopcji z góry, czy on już nie wysyła jakiegoś sygnału negatywnego w stosunku właśnie do swojej wiedzy i tego, co chce wam przekazać? Myślę, że aż tak generalizować nie można. Na pewno są psy, które nie nadają się do adopcji, ponieważ na przykład ładunek agresji, które w sobie mają, prawda, jest tak ogromny, a oczywiście to wszystko wynika z jakichś tam zaszłości, z jakichś wydarzeń, które miały miejsce w życiu tego psa, z jakiegoś bardzo złego prowadzenia od szczeniaka i tak dalej, i tak dalej. Może sprawiać, że dany pies nie nadaje się, ale takich przypadków jest naprawdę niewiele. Wiele osób ma problemy ze swoimi psami dlatego, że po prostu nieumiejętnie z nimi postępują. W danej chwili lub wcześniej i to się po prostu nakłada. Chcę jeszcze powiedzieć, że behawiorystę, którego zapraszamy do naszego domu, musimy sprawdzić. To znaczy nie wstydzić się poprosić go o certyfikaty, o dokumenty, o to, żeby, znaczy dokumenty nie w sensie dowodu osobistego oczywiście, ale o jakieś dowody jego wykształcenia, prawda? Są kursy behawioralne, są nawet szkoły, które trwają kilka lat i one naprawdę dają podstawę do wykonywania tego zawodu. Ktoś, kto na przykład po prostu tak sobie, tak strzeli palcami i powie, jestem behawiorystą, nie nadaje się tak naprawdę do tego, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca. No właśnie, ja mam na przykład tutaj koło nas, siedzimy w ogrodzie, jak już wspominałam, i leży koło nas jeden z moich psów, to jest rasa Rodezjan. No i mówi się o tych rodezjanach, że one potrafią, jeśli się nie czuwa odpowiednio nad ich wychowaniem, potrafią zdominować człowieka na amen. Potrafią go całkowicie przekształcić na swoje własne potrzeby i generalnie człowiek staje się jak gdyby, znaczy wchodzi bardziej w rolę psa, a rodezjan bardziej w człowieka. Człowiek jest zdominowany. Czy myślisz, że behawiorysta potrafiłby tutaj coś zaradzić? No to właśnie jest bardzo charakterystyczne, co mówisz. I mam tu zabawną odpowiedź. Otóż nie tylko rodezjan potrafi zdominować człowieka, nawet zwykły York potrafi zdominować człowieka. To nawet to nie jest w ogóle kwestia rasy, to jest po prostu kwestia natury psa. Pies jest zwierzęciem stadnym i w związku z tym jakby w jego umyśle istnieje taka hierarchiczność. I ta hierarchiczność narzuca pozycję, prawda? I teraz tak, albo ja, czyli pies, jestem pod tobą, albo ty jesteś pode mną. Musi tak być. Nie możemy być wszyscy równi. I w związku z tym, jeżeli opiekun psa, właściciel psa wykazuje jakąś słabość, a pies to wyczuwa natychmiast, przejmuje prowadzenie i obojętnie, czy jest to pies, który jest zdecydowany, który ma w sobie siłę, prawda? Czy jest to pies, który był zawsze wycofany, skromny, przemykający bokiem. Pies zawsze wyczuje słabość swojego opiekuna i zawsze przejmie dowodzenie w takich momentach. Czyli opieka nad psem, bo chciałabym teraz już powrócić do wątku właśnie związanego z wolontariatem i pomocą dla tych psów, które właścicieli nie posiadają. Właściwie taka opieka polega na sporej odpowiedzialności i wiedzy i kontroli, tak? Czyli nie można tak po prostu wziąć psa i pozwolić mu na wszystko. No, oczywiście, że nie można. Oczywiście, że nie można. Tutaj jest na przykład taka zasada, którą powinno się stosować już od samego pierwszego momentu
wejścia psa do domu, do nowego domu. Pies nigdy nie może wejść pierwszy. Zawsze musi wyjść za człowiekiem. I to powinno być zawsze, nie tylko na pierwszym tym wejściu. Dlatego, że to już jest pokazanie psu. Ty jesteś drugi w hierarchii, ja jestem ważny. Ja decyduję, kiedy wchodzimy, kiedy wychodzimy, prawda? Tak samo jest z dawaniem miski. Pies musi wiedzieć. To nie ma nic wspólnego z jakimiś represjami wobec psa. To jest naturalna, normalna komunikacja. Pies tego oczekuje od nas. Jeżeli my takiej komunikacji nie będziemy stosować, to pies uzna, że my jesteśmy po prostu do niczego i trzeba się nami zaopiekować. A opieka będzie taka, jaką pies potrafi sprawować. Jeśli pies jest wielki, to po prostu nas zje. Jeśli jest malutki, to po prostu będzie się panoszył, tak? W różny sposób. Będzie przeganiał naszych gości, będzie przeszkadzał, ponieważ on będzie sprawował tą opiekę na swój sposób. No to są bardzo ciekawe rzeczy, które opowiadasz. Myślę, że będziemy kontynuować ten temat za parę tygodni, zapraszając do rozmowy właśnie ciekawą osobę typu behawiorysta, dopowiadając jeszcze bardzo wiele nierozwiązanych pytań, które jestem przekonana ma większość właścicieli psów, nie tylko wolontariuszy, którzy chcieliby się przyłączyć do pomocy dla schronisk, w których pieski się znajdują, ale właściwie to jeszcze chciałabym na sam koniec poruszyć sprawę kotów. W jaki sposób można się opiekować kotami w schroniskach? No to już nie z mojego doświadczenia, bo ja nie opiekuję się kotami w schroniskach, ale wiem, że w schroniskach, w których są koty, również są wolontariusze i z tego, co słyszałam, ich praca tam polega na tym, że po prostu są w tych samych pomieszczeniach, w których są koty, oczywiście no nie w klatkach, no bo to nie miałoby żadnego sensu, ale po prostu są z tymi kotami. Są z tymi kotami, głaszczą je, nawiązują z nimi kontakt. Koty mają te same problemy co psy, też bywają wycofane, też bywają w depresji. Oczywiście, i one też potrzebują takiego wprowadzenia, znaczy ocieplenia, tak? Ocieplenia, takiego dowartościowania jakiegoś takiego. No, po prostu są to zwierzęta osamotnione w jakiejś niezwykłej dla siebie sytuacji. Potrzebują też kontaktu. Teraz jak tak słucham Ciebie, to jeszcze przychodzi mi na myśl, że pomagając tym zwierzakom, tak naprawdę pomagamy również sobie, prawda? Dajemy sobie taką możliwość, dając ciepło, oddając ciepło i otrzymujemy od tych zwierzaków z powrotem taką wdzięczność. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawym, fajnym doświadczeniem właśnie takiej pracy ze zwierzętami ze schronisk. Na sam koniec poprosiłabym Cię jeszcze raz o kontakt do Ciebie, Poza tym dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i zapraszam ponownie. Będziemy kontynuować temat psów i kotów w schroniskach za parę tygodni. Mój mail, pod który można pisać głównie w sprawie ewentualnego wolontariatu, to jest zwierzyniec63@gmail.com. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.